spotkanie w Tczewie. Tak się złożyło, że co 10 lat. Pierwsze było w 1998 roku, drugie w 2008 roku i trzecie w 2018 roku. Czwarte będzie w 2028 roku. Jak dobrze pójdzie. Ale jestem ciekaw, to jeszcze trochę daleko, ale jestem ciekaw, zapytam, może ktoś tu będzie wiedział z organizatorów, gdzie się odbędzie 23. ogólnopolskie spotkanie. Ale to mamy jeszcze trochę czasu do tego momentu. Natomiast popatrzcie Państwo, jak pięknie się prezentuje zespół złożony z 6 chórów. Chciałbym powiedzieć, albo przypomnieć może niektórych, tu na tej scenie w 1938 roku, grano i śpiewano rekwiem Ludwika Sumińskiego. Występowało pięć chórów i orkiestra wojskowa z Torunia. A dzisiaj wspólnie chóry, które brały udział w ogólnopolskim spotkaniu chórów, wykonają na finał 3 przepiękne, fantastyczne, śmiem twierdzić, że najlepiej pasujące do całego programu utwory. Pierwszy Bogu Rodzica, najstarsza polska pieśń od 14 do 18 roku wieku, od 14 do 18 wieku była, no może półoficjalnym hymnem narodowym także Wielkiego Księstwa Litewskiego. Drugi utwór to przepiękny polonez z naszej narodowej opery Stanisława Moniuszki z Halki. Myślę, że przy tym polonezie to by się chciało normalnie aż tańczyć. Niechaj żyje para młoda. I trzeci utwór. No zgadnijcie Państwo, co to będzie. Tak, Wapensiero, chór niewolników z opery Giuseppe Verdiego. Nabucco. Pierwszy raz wykonany 176 lat temu. A dzisiaj, 18 listopada 2018 roku, tutaj w Tczewie, w hali, na scenie Centrum Kultury, Tczewskiego Centrum Kultury. Pierwszym utworem Bogu Rodzicą dyryguje pan Marcin Grzywacz, dyrygent chóru Harmonia z Wejherowa, a polonezem z Halki i chórem niewolników dyryguje pan Leszek Kołow. Bardzo proszę.